Robimy to, robimy to, robimy to. Odezwę się później. Za dużo freak fightów, ale możesz to wrzucić, to będzie beka. YouTuber, streamer, freak fighter, muzyk. Wy jesteście tutaj szefami. Siemanko wszystkim, witam was na kanale SFD. Dzisiaj mam gościa specjalnego, nowego członka naszego teamu, Meduzę. Witam serdecznie. Robimy trening łap, pogadamy troszeczkę, odcinek zapoznawczy, także ciśniemy. Zapraszamy do oglądania. Tak jest. Dobra, więc tak, Adrian, na początek zawsze każda nowa osoba w teamie robi ze mną trening, więc zrobimy sobie trening. Proponuję stare dobre łapy, którymi się chwaliłeś tutaj przed kamerami, ale ogólnie powiedz coś o sobie. Mianowicie, ja cię śledzę osobiście od jakiegoś już dłuższego czasu. YouTuber, streamer, freak fighter, muzyk. Czy coś jeszcze ominąłem, czym ty się zajmujesz zawodowo, można powiedzieć? Zawodowo to nie, no to, to co wymieniłeś, ale w wolnych chwilach sobie gram w gierki jakieś, więc życie mam takie dosyć szalone, bo wszystkiego po trochu. Nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć, ile razy jesteś w stanie się podciągnąć. Czy jesteś w stanie podjąć ten challenge? Moja mocna strona. Idziemy. Dobra. Podejmuję challenge. Zobaczymy, jak to wygląda. Drążek mamy tutaj. Nadchwytem, podchwytem. To już jakby liczy się, żeby broda była nad drążkiem, więc broda nad drążkiem. Wybierz swoją ulubioną wersję. No. Gotowi czy nie gotowi? Bo ja nie wiem, czy ja gotowy. Daję ci 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 13, 14, 15. Podciąganie takie jak ty robiłeś, to jest do wszystkich sportów jest w porządku, bo to nie ma znaczenia. Ale jakbyśmy liczyli na jakichś, nie wiem, zawodach, no to niestety jest ręka musi być wyprostowana i broda musi być na drodze. To są takie szczegóły, wiadomo, że to nie będzie. Kurczę, ja to skupiali. Tak wiesz, zawsze siłkę robiłem z doskoku. A z doskoku? No ale i tak 15 razy i tak, a jaka waga teraz? 100. Okej. Okay. Zaczniemy sobie, żeby to zamknąć w pigułce, myślę, że zrobimy sobie biceps z tricepsem na zmianę, żeby było to jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie. Może w ten sposób, czyli zrobimy sobie, no, czyli na biceps proponuję uginanie z kantlami na tej ławeczce, którą przygotowałem, i triceps możemy zamknąć, żeby się nie przemieszczać pompkami w wąskim chwycie na ziemi. Byśmy dobra. Po prostu sobie robili na zmianę. Pompki, diamenciki czy... No jeżeli nie przeszkadza ci ten rozstaw dłoni, bo łokcie tu są w takiej dość niekomfortowej. Więc, coś takiego? Więc generalnie można zrobić, o, jak wszystko jest ok, no bo też możesz robić mając ręce tak i wprowadzać je wzdłuż ciała, albo właśnie tak jak ty zrobiłeś, więc jakby tak żeby wchodziło. Dobra. I dwie naraz, tak. Czy po kolei? No załóżmy, że dwie naraz. Ja bym proponował robić tak, żeby tutaj zablokować sobie łokcie nadgarstki w ten sposób i żeby one już nie przemieszczały się i teraz sobie uginasz w dół. O, hops. I w ten sposób. To leciutki ciężar. Dobra, dycha. Ja tu teraz jestem w mega, mega słabej formie takiej. Zrobiłem sobie mega jakby taki długi okres... Roztrenowanie po walce. Tak, no. Nic nie robiłem. I ile razy pompeczka? No też do 12. No. 12, no właśnie, bo ja to jestem taki bardziej wariat. Nigdy nie robiłem technicznie, tylko znaczy, to wiesz, tyle zrobić. A ile masz lat? 25. No 25, no to słuchaj, jak ja miałem 25 lat, zostałem uderzony kijem baseballowym i nic mi się nie stało. Dzisiaj pewnie by mi się stało dużo więcej, ale to tak, zawsze technikę dobrze znać. No prostu. Tak. Tak jak masz 25 lat, no to jak się nie rozgrzejesz, to nic ja ci nie będzie. Ja wiem, że to wszystko niesie skutki, ja też jakby już czuję, nie, że to moje jiu-jitsu gdzieś tam wychodzi, boli mnie wszystko, ale... A powiedz mi, jiu-jitsu, ile lat już jesteś w treningu? Zdychę już robię. Zdychę? No. To już jakiś, który to jest pas? Znaczy, który masz pas? Czy... Ja mam niebieski pas, tylko że ja nie ćwiczę w kimonach, wiesz? Okej. Okay. No. Niebieski pas to jest który? Czwarty od... Drugi. Drugi, okej. Okay. Drugi, no. Rzeczywiście jestem tutaj i czuję, że wykorzystuję to, że tu jestem, bo wcześniej to właśnie byłem taki bardziej, wiesz, imprezy i tak dalej, nie? A teraz... Panowie, dzień dobry, bo słyszałem. Witamy. Cześć. Witamy. Dzień dobry. Wiecie co, ja mieszkam w Warszawie, naprawdę nie za miasto. Ale ciebie skądś kojarzę, Meduza. Tak, a ja też kojarzę. Tak? Bardzo miło poznać. Miło cię poznać. Kurde, jaka niespodzianka. Ciężko nie kojarzyć. Trening, no. Idzie dobrze, ale ja słyszałem, że ty bardzo też dajesz radę w piłkę nożną, to prawda? Nie, no. Takie suchy. Po Warszawie takie suchy chodzą. Nie, w piłkę to ja tam za dzieciaka grałem, ale na mów biorę udział. I okay. Nie wiem, czy wiesz to też, nie? Wiesz co, słyszałem, bo rozmawiałem z kolegą i chciałem ci zaproponować challenge. O.
między napastnikiem z góry przyjmuję. A bramkarzem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja nie byłem bramkarzem, więc stąd ta propozycja. Rzuty karne. To jest bardzo prosta dyscyplina. 11 metrów. Na 7 rzutów karnych musisz się zastanowić, ile razy strzelić bramkę. Strzelam, że 5 na 7 strzelam. To jest bardzo dobra propozycja, przyjmuję zakład. Dobra. Miło Cię widzieć. Robimy to. Odezwę się później. Dobra, mamy kolejny challenge. Postaram się, żeby to było na kanale SFD. W kolejnym odcinku polecimy na boisko, postrzelamy brameczki. Kurczę, no powiem Ci, że naprawdę ciekawa propozycja. Będę strzelał karne dla Radosława Majdana. I musisz jeszcze wyrobić tą, te 5 na 7 musisz strzelić. To. Kurde, no, może na głęboką wodę się rzucam, ale w końcu jestem meduza. Też bym spróbował, ale mam nogę chorą, więc no cóż. No. Drugi zestaw proponuje znowu dwa ćwiczenia. Pierwszy to będzie standardowe uginanie sztangą prostą na biceps i drugi to będą takie, można powiedzieć, wjazdy pod sztangę. Zaraz Ci zresztą zademonstruję. Najlepiej. Wjazdy pod sztangę, no dobra. Tak, więc na maksa całe ciało wpychasz i wracasz sobie. Oczywiście im sztanga będzie... Kurde, nie robiłem tego nigdy, dawaj. Będzie niżej, powinna być o jedno niżej, ale spróbuj sobie, no taki na pewno dasz radę. Czekaj, no... Tak, tylko jakbyś stopy sobie dajesz do tyłu. Do tyłu tak, żeby całe ciało, żebyś jakby napinał całym ciałem do przodu na tą sztangę i spróbuj. O, jeszcze, jakbyś wszedł, głowa troszeczkę w dół, no powiedzmy i wracasz. Wydaje się na ciężkie, a nie jest wcale. Im nogi bardziej będziesz miał z tyłu, tym będzie Ci trudniej. No to wezmę jeszcze dalej. Tak. Żebyś chodzimy całym ciałem... Wchodzimy na tryb hard. Jest praca? No a jak, pali. Dokładnie. Fajne teraz im, no, w ten sposób. No widzisz, dobra. Uginanie sztangą. Na takiej szerokości? No, może być na takiej szerokości. Dobra. Dokładnie tak, jak dałbyś te 12 razy. O, to widać, ciężar już trochę czuć. Tak? No właśnie, a Ty nie myślałeś, żeby zawalczyć gdzieś we freak fightach? Powiem Ci tak, mega przeżycie. No. No jak to, ja lubię kolekcjonować przeżycia, wiesz o co chodzi, takie... Pierdolnięciem, jak to mówią, więc myślę, że byłoby to jedno z takich przeżyć. Miałem kilka razy propozycje i nawet były przygotowania, tylko że za każdym razem coś było pod górkę. Za pierwszym razem przepuklinę dostałem, na operację musiałem iść. No to poszedłem na operację, no to już potem. Potem coś tam z barkiem się stało i teraz już stwierdziłem, że będę trenował tylko dla siebie. No to więzadło krzyżowe zerwałem i boczne w styczniu. Nie, może tam w lutym, no na początku roku w każdym razie. No i teraz jestem już wykluczony ze wszystkiego, więc idę na operację i tak dalej, więc kurde, boję się, że to już może nie być dla mnie. Ale jeszcze jak zrobię operację i będę już sprawny, to jeszcze sobie zrobię taki obóz przygotowawczy dla siebie, taki 3-4 miesiące i zobaczymy. I teraz byśmy chcieli zrobić sobie uginanie na bramie. Jako że brama jest troszeczkę wąska i te linki są takie długie, to zakombinujemy, czyli cofniemy się delikatnie do tyłu, żeby to napięcie się pojawiło i uginamy sobie w ten sposób. Fajnie, jak ten łokieć tak delikatnie pójdzie do góry, żeby nie była ręka statycznie w ten sposób, tylko w ten sposób. Dobrze robię, czy nie? Jeszcze muszę skorygować. Dobrze, ale jakbyś miał rękę, łokieć trochę wyżej. O, w ten sposób. Nie, tu łapa siedzi, no naprawdę, powiem wam. I drugi od razu po bicepsie, standardowe wyprosty na linach, tak. Przy takim treningu najważniejsza jest ta jakby intensywność i pompa po prostu, żeby jak najwięcej krwi napłynęło. Tak jest. Dobra, trening zrobiony. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Podobało mi się, ale chciałbym Cię jeszcze zaprosić do mnie, pokazać Ci trochę swojego świata. Zajebiście. Możemy pojechać do mnie do studyjka i sobie jeszcze tam pogadamy troszeczkę, także proponuję przybierać się i lecieć na Wawel. I to mi się podoba. Do zobaczenia. Także współpraca SFD z Meduzą będzie polegała na tym, że będę miał wsparcie pod względem suplementacyjnym, a Wy, jako społeczność SFD, będziecie mieli content w konferencji, czyli relacje, będę prowadził jakieś takie rzeczy i też nie ukrywam, że chciałbym, wchodząc do teamu SFD,
zadbać o społeczność, czyli o was, o widzów, którzy interesują się tą marką. Chciałbym zbudować jakąś taką więź z wami, więc chciałbym, żebyście wy w komentarzach teraz napisali, jakie rzeczy was interesują, co byście chcieli oglądać, bo mamy w planach jakieś relacje z fejmu i tak dalej. I chciałbym też poznać wasze zdanie na temat tego, czy idziemy bardziej w kierunku rozrywkowym, czy bardziej poważnym. Zazwyczaj robię content rozrywkowy, dużo śmiechu, dużo głupkowatego humoru, aczkolwiek jestem w stanie pokazać też swoją drugą twarz i myślę, że jest to też fajne miejsce na to, żebyście poznali mnie z tej drugiej strony, troszkę poważniejszej. Wszystko zależy od was, w jakiej formule chcecie to oglądać, w jakiej formie. Czy bardziej rozrywkowej, czy bardziej poważnej, czy może pół na pół. Wy jesteście tutaj szefami i chcę poznać wasze zdanie. Także zachęcam do komentowania i rzucania propozycji. Pozdrawiam serdecznie, lecimy do studia. Mamy ciasteczka, jestem smakoszem słodyczy i taką ciekawostkę od razu wam opowiem, jeżeli chodzi o współpracę. Meduska z SFD przyszła mi paka. Dostałem około 6 paczek takich ciasteczek, 2 czekolady, chyba 6 batonów i kilka paczek chipsów proteinowych, nie? No i wiadomo, że wjechała sobie przy treningu weczka, no bo po walce sobie chciałem pochillować w Szczecinku, byłem u siebie w mieszkanku. 2 tygodnie sobie siedziałem, sobie chillowałem. No to jak przyszła paczka, to 2 dni później już nie było nic. I teraz, żeby zapromować, to muszę te ciastka kupować. Od nowa. Ale to fakt, jest akurat te produkty. Słuchajcie, opinie są różne, taka jest prawda, każdy lubi coś innego, ale naprawdę one są, uważam, że unikatowe. Tak jak do mnie też przychodzi jakieś chipsy, no to są od razu zjedzę. Ja najlepiej to ja mówię do mojej kobity. Nie ruszaj tych produktów, bo one są, muszę je pokazać na reklamie jakiejś. No ona nie rusza. A tego... sam wiesz? Nie, zostawiam jeden. A, częstujcie się, panie operatorze, Krzysiu. Ja tak myślę swoją drogą, że ja powinienem się nagrywać, bo tutaj ja wyglądam, jak miałbym 25 lat na tym. No kurde, ja tu live specjalnie tak ustawiłem kamerę, bo ja wiesz, jestem singlem, nie? Wow. Reklama dźwignią handlu. Ja na przykład jak chodzę zbyt długo na siłownię, czy zbyt długo na matę, mi się to nudzi. Ja lubię urozmaicać. I na przykład kocham sobie robić w taki sposób formę, treningi, żeby to była dla mnie zabawa, a nie ciężki trening, idę kurde dopierdzielić, mimo że mi się nie chce. Na przykład jak mi się nie chce iść na trening, to nie idę na siłę. Idę sobie po prostu na przykład na kajaki i sobie w taki sposób jakby zastępuję, nie? Po prostu przyjemne z pożytecznym łączyć i tyle. Może przez to nie mam jakiejś formy, tak jak ty na przykład wybitnie. No, ale poczekaj, no spokojnie. Wszystko zrobimy, no. No właśnie, ale na pewno jestem przez to szczęśliwy, że do niczego w życiu się nie zmuszam. Morał z tego jest taki, ja uważam, że w życiu się nie należy bać niczego, bo to wiadomo, że każdy skrytykuje. Ja osobiście powiem szczerze, że też kiedyś przy współpracy tutaj z SFD, za co ja akurat jestem wdzięczny, nagraliśmy piosenkę. Oczywiście nie było na najlepszych lotów, znaczy w moim wykonaniu, ale powiem ci tak, jak ja się bawiłem dobrze wtedy... No i dnia, właśnie o to chodzi. To nikt mi tego nie zabierze, to już jest nieistotne, że to było chujowo, czy tam nie chujowo. No to jest nieważne, ja się bawiłem przy tym świetnie i to jest, każdy skrytykuje, bo mogłeś lepiej, mogłeś tam, to co to za różnica? Jak ktoś nie spróbował, to nie wiem, więc ja polecam, propsuję robić byle jak, ale robić. O, nie no, mamy takie czasy, że jak źle buta zawiążesz, to cię skrytykują ludzie, więc jakby uważam, że hejt w internecie, czy tam krytyka, po prostu jest rzucana w koszta, tak jak wiesz. I to po prostu jest, będzie i to trzeba zaakceptować i tyle. Uważam, że hejterzy też są potrzebni w jakiś sposób, bo i krytycy. Bo statystyki podbijają. No właśnie, hejterów jest sporo? Spotykasz się z jakąś krytyką? Tak, znaczy na żywo nigdy nie spotkałem, w internecie no, spotykam. No. No i rozumiem, że na kanale SFD będzie Ciebie troszeczkę jakieś tam pomysły, projekty tak, i tak dalej, więc możecie śmiało śledzić i czekać na te właśnie materiały. Właśnie już w aucie zrobiliśmy sobie taką chwilową pogadankę do widzów. Czekam na Wasze propozycje, bo pamiętajcie, że to jest wszystko robione dla Was. No to co, tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Adrian, mi było bardzo miło Cię poznać, fajnie, że ten... Szacuneczek. Fajnie, że mi pokazałeś tutaj, jak żyć, bo mnie to jakby interesuje, naprawdę mnie to w jakimś stopniu interesuje, więc fajnie było to zobaczyć, poznać Ciebie. Mam nadzieję, że widzowie są zadowoleni i będą czekali na więcej materiałów z Twoim udziałem. Tymczasem to pozdrawiamy Was serdecznie w takim razie od Meduzy tutaj z Dziupli. Tak jest. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się na kolejnym odcinku, najprawdopodobniej z Radosławem Najmanem. Za dużo freak fightów, ale możesz to wrzucić, to będzie beka. Także to by było na tyle, dziękujemy najmocniej, widzimy się w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej z Radosławem Majdanem.
już na boisku. Także mam nadzieję, że wprowadzimy trochę świeżości na tym kanale, innych sportów, nie siłownia, bo od siłowni są tu specjaliści, a ja to będę takim wariacikiem, który będzie zmierzał w kierunku różnych światów i pokazywał wam wszystko od środka. Pozdrawiam serdecznie, Meduska.